Nabuszek pojawił się w poradni psychologiczno-pedagogicznej ponad 3 miesiące temu i jest prawdziwym specjalistą w swoim fachu. Mamy psa, który jest prawie pracownikiem, dlatego że jeden z pedagogów zdobył uprawnienia do gotterapii i piesek, który ma na imię Nabuszek, również uzyskał takie uprawnienia. I elementy dogoterapii aktualnie są prowadzone w trakcie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Terapia z udziałem psa to proces długofalowy, ale bardzo przyjemny dla uczestników zajęć. Nabuszek pod okiem pani Klaudii znakomicie spełnia swoje bardzo ważne zadanie. Zobacz, jak on się cieszy. Cieszy się piesek, tak? Samogłoska A. Praca polega na tym, że prowadzę zajęcia z zakresu logopedii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pies jest takim kompanem w zajęciach, takim mobilizatorem do działania dziecka. Mobilizuje przez swoją obecność dziecko do różnych zajęć terapeutycznych, motywuje do podejmowania działań i nauki. Nauka poprawnej wymowy to czasem spore wyzwanie dla dzieci, wymagające czasu i cierpliwości. Dzięki obecności uroczego pomocnika terapia przebiega sprawniej, a zafascynowane maluchy chętnie wracają na kolejne zajęcia. Pierwsze dziecko zareagowało bardzo pozytywnie, bardzo chciało głaskać psa, natomiast to nie na tym rzecz polega. Pies nie zawsze chce być głaskany i też pilnujemy jako właściciele psa, żeby po prostu zabezpieczyć i dziecko, i pieska przed takimi działaniami natarczywymi czasami. Po prostu dziecko jest zafascynowane, że w ogóle piesek jest. W przyszłości zakres zajęć z udziałem kudłatego terapeuty ma być poszerzany. Bo jest to bardzo dobrze odbierane przez dzieci i myślę, że efekty terapii mogą być jeszcze lepsze wtedy, kiedy taki mały przyjaciel psi uczestniczy w zajęciach. To dobrze wpływa na dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Póki co Nabuszek pomaga najmłodszym w nauce poprawnej wymowy języka polskiego. Puchaty terapeuta, choć niewielki, daje dużo radości i jest prawdziwym psem na medal.